Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Witamy Was w kolejnym odcinku u nas, a ja jestem w trakcie Waszej ulubionej czynności, czyli... Nie, nagrywam się z Kwiatkiem, czyli szykuję się na wesele. Dawno tego nie było, a wiem, że uwielbiacie takie odcinki, takiego vloga z wesela, lubicie zobaczyć, w jakiej sukience idę, jaką wybrałam. I wiem, jesteście na mnie teraz w tym momencie wszyscy źli na to, że nie zrobiłyśmy z mamą, znaczy na nas w sumie, że nie zrobiłyśmy z mamą odcinka w stylu umierzymy sukienki na wesele, bo to są zawsze odcinki, które się najlepiej u nas oglądają, bez dwóch zdanie kochacie. Natomiast dowiedziałam się o tym weselu bardzo późno, bo na tydzień przed wyjazdem na wakacje, czyli w połowie lutego, no wyszłoby tak, że, znaczy pod koniec lutego, czyli wyszłoby tak, że na miesiąc przed weselem. Natomiast no, byliśmy na wakacjach, miałam urodziny, jakby ciężko było nam zgrać jakoś to wszystko. No i nie zamówiłyśmy tych sukienek i nie ma odcinka niestety. Natomiast spoko, w tym roku jeszcze będę miała wesela, na które będę szła. I na przykład jedno będzie w sierpniu i co? I na pewno będzie odcinek. W ogóle też będziemy chyba po prostu robiły takie odcinki w tym sezonie weselnym. Po prostu dla Was, żebyście wiedzieli, co możecie wybrać. Jakie są sukienki aktualnie i tak dalej. Było, minęło, natomiast no dzisiaj ja mam super sukienkę, super kreację i na pewno ją później pokażę. No a teraz idę ogarnąć włosy, przed chwilą je umyłam, trzeba je jeszcze oczywiście wysuszyć. Dostałam ostatnio paczkę PR od Matrixa i w tej paczce były te produkty Food for Soft. I powiem Wam szczerze, że używam już od kilku dni i są bardzo spoko. Moje włosy są dość puszyste po nich. Nie wiem, ile tego olejku się daje. Są dość puszyste po nich. Boże, puszyste, gładziutkie. Moje włosy są dość gładziutkie po nich, takie przyjemne w dotyku. Lubię ten efekt, który dają te produkty. Więc no, wypróbujcie sobie, jak macie ochotę. To jest chyba seria z awokado, o ile się nie mylę. Kochani, jesteśmy właśnie na weselu i przyszło mi teraz przebrać buty, a ja w sumie to nawet nie pokazałam Wam, jak wygląda w pierwszej wersji, czyli ze szpileczkami. Więc tak prezentuje się mój dzisiejszy outfit na wesele. Bawimy się w restauracji Korona, w której mam swój półmatek. Nie wiem, czy był z tego vlog, ale na pewno zdjęcia i one mają prawie 100 tysięcy polubień na Instagramie, więc szał ciał. No, ale w każdym razie tak prezentuje się moja stróweczka na dzisiaj. No, ale mam już dość, siedzę już kilka godzin przy stole w szpilkach i stwierdziłam, że o tej godzinie to już można postawić na wygodne Air Force. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Paulina prawdopodobnie się z Wami już przywitała, bo ona tego vloga prawdopodobnie zaczęła już rano. Ja odzywam się o 18, melduję się razem z Tomkiem, który jest tutaj obecny. Ale się skupia na drodze, bardzo dobrze, to się chwali. Ja tutaj z Tomkiem jadę do kina, zdecydowaliśmy się na zobaczenie drugiej części filmu Duna. Pierwszą część widzieliśmy jakieś 2-3 tygodnie temu. Wszyscy tak mówią Duna, a nas to jakoś nie kręciło, no ale stwierdziłam, że skoro wszyscy mówią, no to wypadałoby zobaczyć chociażby po to, aby móc wyrobić sobie własne zdanie. No widziałam lepsze filmy, no ale na tą dwójkę też jedziemy, aby, wiecie, zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów. Więc jedziemy zobaczyć, będziemy mieli swoje zdanie. Żeby nie było, że Dune nie widzieliśmy. No właśnie, bo jesteśmy chyba jedynymi ludźmi na świecie, którzy nie widzieli Matrixa. Jedynka, dwójka, trójka, żadnej z tych części. Więc jeżeli mówią ludzie ktokolwiek o Matrixie, to my nie mamy swojego zdania. Nienawidzę tutaj wjeżdżać.
Masakra. O, nie lubię. Naprawdę nie lubię. No ale chyba masz ustąp, gościu. No i teraz szukamy miejsca parkingowego. Widzicie, może coś znajdziemy. Widzicie. On wyjeżdża czy wyjechał? Tomek jest dzisiaj w pracy w domu. Ma jakieś szkolenie online. I jak tylko skończy, to powiemy Wam, czy nam się Duna podobała. No bo skoro powiedziałam, że idziemy do kina i na jaki film, no to fajnie by było też jakąś krótką recenzję tutaj w tym odcinku zrobić. Więc jak tylko skończy, to to zrobimy. Nie zapomniałam o tym, nie, nie. A tak ogólnie to odpaliłam aparat, aby powiedzieć Wam, że wczoraj zaczęłam, a dzisiaj skończyłam makaroniki z Lidla. Kochani, kupiłam ostatnio makaroniki. To jest opakowanie, które zawiera różnokolorowe ciasteczka w różnym smaku i każdy z nich jest dobry. No i jak tu się oprzeć, skoro każde ciasteczko ma inny smak, to znaczy parami. Dwa ciasteczka są w jednym smaku i takich smaków jest 6. No i jak ja się mogłam oprzeć, skoro każdy z nich jest naprawdę wyborny? No nie mogłam się oprzeć, więc zjadłam całe opakowanie makaroników. A Wy lubicie te makaroniki z Lidla? Też nie potraficie się im oprzeć? Albo może macie inne smakołyki, które po prostu bardzo Was kuszą i przy których grzeszycie? No a teraz, jak już pojadłeś, bo przed chwilką jedliśmy obiad, to możesz powiedzieć widzom, czy Duna Ci się podobała, czy nie, bo to zawsze jest tak, że ja recenzuję, a Ty tam gdzieś tam za mnie jakoś jednowyrazowo coś tam napomkniesz, coś powiesz, coś dopowiesz. A teraz proszę bardzo, możesz... Bardzo mi się podobała. Uzupełnij swoją wypowiedź. Jeszcze jedno zdanie. Muzyka zrobiła klimat tego filmu. Tak. Muzyka wbijała w fotel. Tak, tak. Intensywność, głośność, natężenie. W ogóle sama ta muzyka. Melodia, po prostu taki klimat. Wbijała w fotel, tak. Teraz już wiem, dlaczego mi się Pierwsza Rzeźnia nie podobała. Bo? Oglądaliśmy ją w domu. Tak. Nie było tego efektu. Nie było tego efektu, tak. Nie. Ta muzyka po prostu nie wchodziła w ciało, w mózg, nie? No, przepiękna po prostu. Tak, część druga podobała nam się zdecydowanie bardziej. Podobno recenzje były takie, że druga część jest lepsza niż pierwsza. Mhm. Ja nie czytałam nic, szczerze powiem. Ale nie, czemu czytałaś? Nie czytałam. Ja mówię, nie czytałam recenzji. Aha, ja słyszałem gdzieś po prostu takie recenzje mi się po premierze gdzieś tam pojawiały, że wszyscy mówili, że druga część jest lepsza niż pierwsza. Mhm. I faktycznie, pierwsza część mi się nie podobała, a druga naprawdę... Drugą część poszedł ze mną, bo mi ta pierwsza przypadła do gustu, chociaż wiecie, to nie było czegoś takiego, że muszę iść, bo właściwie to już końcówka w kinach. Chyba zaopaliśmy się na ostatni termin, na ostatni weekend. Jeszcze Ci przypominałem, trzeba zobaczyć. No. Poszedłem z Tobą faktycznie. No, a naprawdę ta druga część była fajna, chociaż przez pierwszą godzinę mi się dłużyła. Ja już naprawdę po godzinie spojrzałam na zegarek i mówię, Jezus, przecież ten film trwa chyba 3 godziny, jeszcze 2 nie wyrobię. Ale potem akcja nabrała tempa i się mi podobało. Mi się podobał film. Witam Was w kolejnym pięknym dniu. Mamy dzisiaj poniedziałek. Odzywam się do Was z jednodniową przerwą. Wczoraj nic nie nagrałam, miałam dzień na odpoczynek i to nie dlatego, że liczyłam kaca, bo kaca nie miałam. Natomiast, no nie wiem, tak po prostu wyszło. Jakoś mieliśmy jechać do kina, ale w sumie pojechaliśmy na obiad, później spotkać się ze znajomymi, no i na kręgle i później do nich i wróciliśmy w sumie chyba o 2:00. No i dzisiaj po prostu wyciągnęłam telefon i chciałam Wam powiedzieć o weselu, na którym byliśmy, bo byliśmy na ślubie i weselu kuzynki Kevina i chciałam powiedzieć, że super się bawiliśmy, było bardzo fajnie, natomiast nie do końca się bawiliśmy, bo ze względu na to, że jest post,
para młoda wraz z rodzicami zdecydowali, że no nie będzie zabawy, więc jakaś tam muzyczka w tyle ciała, natomiast w zasadzie to nikt nie tańczył. To była taka typowa posiadówka, nasiadówka, ale właśnie z najbliższymi osobami dla pary młodej. No i chciałam powiedzieć, że było skromnie, ale też nie do końca skromnie było, dlatego że jedzenia było mnóstwo. Więc po prostu nie było tańców, ale wesele było udane. Tak, ze wszystkimi pogadaliśmy, pośmialiśmy się, poznaliśmy też dużo nowych osób, oczywiście też spędziliśmy czas z rodzinką od Kevina, więc to był naprawdę dla nas bardzo fajny i bardzo ważny czas. No super, że zrobili ten ślub, super, że zrobili wesele, no i tyle. A dzisiaj? Dzisiaj jedziemy do Katowic na mały przegląd sklepów, chcemy zobaczyć, czy weszły jakieś fajne nowe kolekcje, czy nie, troszkę się zainspirować tym, co jest modne na wiosnę. No, także jedziemy na przegląd sklepów, może coś kupimy, ale niekoniecznie, bo ja na przykład nie jadę z nastawieniem robienia zakupów. Kevin może potrzebuje uzupełnić jakieś tam, może ma jakieś braki w garderobie, tego nie wiem. No, ale w każdym razie damy Wam znać, czy coś kupiliśmy, czy nie. Witamy się z Wami i meldujemy się właśnie ze słonecznych Katowic. Jesteśmy w jednej z naszych ulubionych katowickich restauracji, Tajska się nazywa. Dawno nieuczęszczanej, bo zawsze chodziliśmy na ramen, a dzisiaj tak zmieniliśmy koncepcję naszej wycieczki. Jesteśmy w restauracji tajskiej. Kevin ma jakiś zestaw dania dnia. Jest to jakaś zupka z pieczarka. Ja mam na razie przystawkę, pierożki z warzywami i czekam na swoje ukochane żółte curry. Pierwszy raz jem zupę w takim kolorze. I co? Bardzo dobra. Ale miałem tak, że jak zobaczyłem, że się bałem, bo ja nie lubię zupy mlecznej. Mhm. Wszystko jak widzę taki kolor, mi się kojarzy z przedszkolem i zupą mleczną, którą nienawidziłem. Miałem takie, że nie będzie dobra, ale smakuje tak samo, tylko mam po prostu mleko kokosowe. Co się smakuje jak tak samo? Tak samo jak co? Jak zwykła zupa normalnego koloru. Okej. Okay. Nie będę nigdy takiej białej, nie? Okej. Ale jest spoko. No i mamy danie główne i moje ukochane żółte curry. I Kevin ma? Wyprawiony na ostro, z jajkiem i ryżem. Ale jest taka rzeczywiście na ostro. Tak? No, daje w palnik. Słuchajcie, wybraliśmy się na przegląd sklepów do Katowic i Kevin dorwał takie boskie buty. Ja po prostu zazdroszczę mu ich. One są przecudne, no i teraz właśnie szukamy jakichś bluz i t-shirtów pod te buty, żeby mógł sobie robić fajne wiosenne outfitiki. O, cudne są te połączenie kolorystyczne. Cudne. Zwracam się do trochę starszych widzów. Ja nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, czy tak jest naprawdę. Jako dziecko, może to nie jest stosowne, ale uwielbiałam te właśnie cukierki, pralinki, baryłki. Tutaj mam wersję koktajl, ale tutaj mam dwie beczułki, baryłki z tej klasycznej wersji. Koktajl jeszcze jest nieotwarty, jeszcze nie wiem jak te smaki, jak te baryłki smakują, ale wczoraj czy przedwczoraj otworzyliśmy z Tomkiem właśnie tą klasyczną wersję. Wydaje mi się, że tego nadzienia w tych baryłkach jest dużo, dużo mniej niż 30 lat temu. 30 lat temu, 30 albo nawet 35. Wiecie, kiedyś tego rodzaju słodyczy nie było na wyciągnięcie ręki, więc jeżeli w domu były takie cukierki, no to było w domu święto. Zazwyczaj właśnie na jakieś święta mama kupowała albo ewentualnie od kogoś dostawaliśmy. I ja po prostu zawsze podkradałam. Ja nie wiem, czy ja mogłam jeść baryłki, naprawdę nie wiem, ale podkradałam, ponieważ bardzo lubiłam. Zresztą do tej pory lubię pralinki, które mają nadzienie alkoholowe.
lubię i nic na to nie poradzę. Więc ja jako dzieciak podkradałam te baryłki i teraz po naprawdę kilkudziesięcioletniej przerwie sięgnęłam w sklepie po te opakowania, ponieważ była jakaś promocja, coś w tym rodzaju, więc kupiłam dwa opakowania, klasyczną wersję i właśnie tą wersję koktajl. No i wczoraj zjedliśmy, spróbowaliśmy, chcieliśmy sobie przypomnieć, jak one smakują i właściwie jestem rozczarowana ilością nadzienia. No i nie wiem, czy moja pamięć jest zawodna, czy wydaje mi się, że tego nadzienia było więcej. No i nie wiem, bo firmy teraz, wiecie, oszukują jak mogą, wkręcają nas jak mogą, opakowania wyglądają na takie same, jak na przykład jest w ptasim mleczku, opakowanie wygląda na takie same, a cukierków jest o 1/3 mniej, więc nie wiem, czy tutaj tego nadzienia jest mniej, czy jest tak samo jak było, piszcie w komentarzach. A baryłki oczywiście przepyszne, nie? Szkoda tylko, że tego nadzienia jest, wydaje mi się, trochę mniej niż kiedyś.